Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka, oczywiście z dodatkiem Noc Kruka. I teraz tak, dawno mnie tu nie było, bo rzuciłem tą gierkę chyba na pół roku czy coś takiego i to jest moje drugie podejście do powrotu, bo szukałem rozwiązania, którego nie mogłem znaleźć, dlatego widzimy się w takim dość nietypowym miejscu, a mianowicie spotykamy tutaj Diego jak zawsze jest prawdopodobnie rozwiązaniem tej całej zagadki, na którą musiałem poświęcić no dobre kilka godzin, żeby tutaj być gdzie jestem. To nie wiem, szukałem, w końcu chyba znalazłem, widzę tu jakieś nowe opcje dialogowe. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Jakbym był za głośno, bo gra była, to jakby musicie mi wybaczyć, to jest pierwszy odcinek powrocie, jak wy mieliście wczoraj odcinek i przedwczoraj, to dla mnie minęło pół roku, więc, ale kontynuujmy, mam nadzieję, ja pamiętam, co tu się działo, wszystko jest wiedzone, jakość jest 2K chyba, poprzednio jeszcze nie nagrywałem w 2K, więc powinno być dobrze, mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać. Witaj Diego. Bo ja miałem wczytać grę, bo to jest jakiś dialog, ja go w ogóle pominąłem, ja go przeklikałem, a nie chciałem. Myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Corinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty chłopiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny, ot co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Corinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. O! Halo? Potrzebuję dowodów na ich istnienie. Chodź za mną. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku. Jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są cztery skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem teraz trochę pogadamy Sylwestra. O tym, jak tą rudę przez kilka dni zdobyłem prowadziliśmy i co było, Sylwestro zrobił się i co jakby było przyczyną nerwowy. Tego. Jak też macie taki problem, ktoś to wpisał, jakby tą nazwę tej misji czasu i teraz się zastanawia, że mi ten, to link do, wpiszcie sobie ten, wkrótce potem na stado pełzaczy. Wpiszcie sobie dokładnie tą samą nazwę misji i wtedy, jak wejdziecie w Wikipedię, tam jest ta gotykowa Wikipedia, to macie krok po kroku, jak to zrobić. Jeżeli też usunęłeś na tym miejscu i zastanawiasz się, czy ci wytłumaczę. Tam jest wszystko krok po kroku, a Diego znajduje się tutaj. Ja też nie mogłem Diego znaleźć, jakby totalnie losowy przypadek, że ja go tutaj znalazłem. Mimo tego, że szukałem, nie wiem, gdzie on jest. Może zaraz pokażę, w sumie mogę pokazać na mapie. Dla tych osób, które właśnie też szukałem tego, jesteśmy dokładnie w tym miejscu dokładnie z Diego, jeżeli się zastanawiacie. A dom Kavalorna, który też będziecie musieli znaleźć, jeżeli ktoś tego szuka. Dom Kavalorna jest, jeżeli macie fortecę, macie jakby tą główną, nie wiem jak wam to opisać, tą główną jest tego, nie? Ten zamek jest główny na środku, tak? Widzicie zamek? No to po lewo od zamku, od tej wieży zamku, to dokładnie po lewo, lekko do góry jest ten domek zaraz, tak z, no na moim ekranie to tak z 5 cm, tyle. O, coś takiego. I to jest zaraz tutaj, ten domek. Jedyny domek, który występuje po lewej stronie. Przed zimną krainą oczywiście.
to tam jest dom Kavalorna. My kontynuujemy sobie tutaj pogadankę z Stiegiem. Co powinienem wiedzieć o Dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. Teraz rządzą tu orkowie. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców Doliny, smoków. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze od ciebie, zwłaszcza jeśli przypomina z wyglądu smoka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Właśnie, ale nie wiem, czy ja mam jakieś punkty, ja tak dawno nie grałem, że już nie wiem, już nic nie pamiętam. W ogóle to są misje i to są, kurwa, to są wszystkie aktualne misje, kumas. Ja pierchuper, ile jest misji. To jest 22 odcinek z tej gry, to jest potwornie długa gra. Mam 12 tylko punktów nauki. Czemu tylko 12 punktów nauki? Znaczy to dużo, w sensie, ale który mam poziom? 8, tak? Chyba tak. Chyba 8, a nie, 12, nie. Kurwa, nie. I teraz tak, bo ja się nauczyłem chyba umiejętności. Umiem wycinać jakby serca zwierząt chyba. Plus jakiś tam ruch cieniostwora się nauczyłem przy okazji. Jak latałem nad mapą Sukastiega, to udało się przy okazji znaleźć jakieś kości i mnie nauczyli. Nie wiem, czy dobrze. W ogóle, tak mi się wydaje, żeby teraz założyć tutaj ten łuk myśliwski, potrzebuję jeden punkt zręczności, a my chyba w zręczność szliśmy z tego, co mi się wydaje, tak? Szliśmy w zręczność, prawda? Gdzie to będzie? Zręczność 29, czyli idziemy dalej, ja będę dalej w zręczność. Możesz mnie tutaj czegoś nauczyć? Zręczność wydaje mi się to z koksem, więc możemy się nauczyć zręczności. Plus 5, 10 PNN? Dużo, nie ma nawet tyle, nie? Wróć, kiedy... Nie mam. No dobra. Nabiera. Czemu nie? To już u wszystkich będzie tyle kosztować, tylko u Diego to mnie zastanawia, bo w sumie o tym nie wiem. Muszę się nauczyć tych przycisków. Ile mam zręczności? 34. Mogę delikatnie saplać. Saplać? No mogę źle mówić z tego względu, że musiałem wziąć taki preparat i on tam... No nie mogę pić teraz, więc nie mam sucho w mordzie. Dobra, bierzemy sobie ten łuk. To jest łuk myśliwski. To jest w sumie drogi strasznie. 400, ten jakieś 200. Kurczę, jak my chyba bogaci jesteśmy w ogóle. Dobra, chodź za mną, czy po co? Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie? Idź, w końcu właśnie stamtąd przybywasz. Na przełęcz? Nie da się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu paladynów. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalniach. Nie. Rzecz jasna, należy unikać również spotkań ze smokiem. Daj znać, gdy wszystko... Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Daj znać! A czy my musimy ruszać z Diegiem? Oto jest moje pytanie. Wydaje mi się, że żadne nowe zadanie nie pojawiło się, kiedy tutaj przyszedłem. Więc chyba nie zamierzam ruszać do końca z Diegiem. Na początku musimy dostać list chyba. Tak? Nie, ja nie do końca rozumiem, co my teraz mamy do zrobienia, czemu klikam ciągle my zamiast zędzić. Te odcinki niedługo mogą być chaotyczne dość, bo będę się zastanawiać. Bigos chce, abym pomógł mu wydostać się z doliny. Złoto, kopacze i ruda. Ekipa górników, Marcos to jest tu. Diego zabezpieczył 4 skrzynie wydobywane przez górników. Marcos chyba lepiej będzie, gdy wybiera inną drogę. Ekipy górnicze. Okej, okay. Czyli teraz musimy wrócić. Tak mi się wydaje, że musimy wrócić do zamku. Wtedy dostajemy jakieś tam potwierdzenie, że faktycznie, że tu są smoki, czy tam orkowie, czy kurwa coś tam. I na tej podstawie jest tu quick save? Zaraz pewnie zacznę latać. No wszystko na maxa, nie? Chyba tak. Ja mógłbym rozdzielczość tu zwiększyć, ale... da się? Nie. O, to jest jakieś takie... Nie wiem, co to jest. Do edytowania czegoś. To właśnie tak przypadkowo zedytowałem tutaj kamień.
Dobra, kurwa, Czemolek. Teruj wilka. Nie, wilka, gościu. One shot. Nie będę ukrywać, że w ogóle się nie zajmowałem tym z zabijaniem potworów, jak tu szedłem. Co może nie jest najlepsze z tego względu, że w takim wypadku omijało mnie sporo expa, a tutaj widzę, to są bobki. Nie jest jakieś trudne zadanie tutaj z tym łuczkiem. Fajny jest ten łuk. Widzę, że to nie jest ciężka sprawa. Myk, dobra, łatwo. 40 expa. Krwiopijce nie możemy niestety tutaj oskurować. Sorry, że tak cicho mówię, ale widzę, że mikrofon jest dość głośny, a nie chce mi się przyciszać. No nie ma serca, a jestem prawie przekonany na 100%, że dałem umiejętność, żeby te serducha tam... Chyba zwierząt, tak? W sensie, czego innego serca mogę? Może serca pan? Ale to było cringe'owe, dobra. Zaś się ciemno też robi. Dobra, musimy wrócić tam, czyli to jest w którą stronę? To jest gdzieś tutaj, tak? Tu i w prawo i będzie miodzio. Dobra, to lecimy tam. Ork wojownik. Czy my, kurwa, mamy szansę z orkiem wojownikiem jakąś? Obawiam się, że nie. Szczególnie, że ich pewnie jest dużo więcej. Ale możemy sprawdzić to. Sprawdzić siebie. No, tak jak myślałem. Nie mam najmniejszych możliwości. Co śmieszne, co dość zabawne, jak oglądałem gameplay pewnego chłopa, no to ten chłop tagosy rozwalał teraz orki wojowniki. Niestety musimy iść naokoło. Zastanawiałem się właśnie nad tym, nad tą formą zrobienia tego tak, żeby jakby ucinać te momenty, kiedy chodzę. I ja już mówiłem o tym wcześniej, ale prawdopodobnie właśnie tak zrobię, że teraz sobie wytniemy ten fragment, kiedy chodzę. Dzięki temu odcinki będą, takie treściwiejsze, nie? Bardziej treściwe będą. Nie będę się... A, ty, a ja nie mam teleportu? Challenge? Do zamku? Ty, kurwa, ja mam teleport. Zapomniałem o tym, ty. Dobrze, że mi się przypomniało. Dobra, no to żartowałem, no to koło jesteśmy. Kurwa, za każdym razem dobrze, że na kodach tam biegłem. Prawie jak teleport. Ja czasem używałem tego, żeby tam latać. No ale nie dziwcie się, bo to nie tak, że pierwszy raz to użyłem. Tak to bym poszedł. Byłem tu z 50 razy i nigdy nie wiedziałem, co muszę zrobić, więc co chwilę z kopalni na kopalni nie wiedziałem, co trzeba zrobić, dopóki nie spotkałem tutaj artykuł na Wikipedii. I mnie lśniło. Dobra, mam nadzieję, że misja będzie zrobiona, panie Gardon. I tak, wiesz co? Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Proszę. Go? Dużo by rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z Rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? 4. Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini. Przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska. To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Co z listem do Lorda Hagena? Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy. A straciliśmy dwa razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Dobra, udało się. Co zamierzasz teraz co robić? Co zamierzasz teraz zrobić? Ejju. Próbowałem w 6 godzinach, czy tam 10 wreszcie. Od 3 miesiącach. Posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej. Co najgorsze, że chyba raz nie miałem neta. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Nie miałem neta, jak nagrywałem i utknąłem I'm stuck with the bro. No to już było, to już nie miałem tego. Nie miałem jak tego zrobić. Patrzyłem na telefonie. Na telefonie nie mogłem znaleźć jeszcze. Tak? Chyba tak. Chyba jakiś był taki okres, w którym nie miałem też neta przez kilka dni. Przecież niczego nowego. Czy był tak chujowy, że mi się nie chciało nic zrobić? No. Dobra, czyli możemy już wracać generalnie, tak? Czy nie? Mamy przełęcz i mamy strach. Nie mówię przecież niczego nowego.
Co to jest? Strach. Chcę go użyć? Widzisz, już mi lepiej. Nie mogę. Mówisz szukającego ognika. To jest jakiś ognik, to było też do czegoś potrzebne. Ja pierchruper, ile misji? Stary list. A to możemy przeczytać, bo on jest chyba zamknięty, co? Zawiodłem. Płonne me nadzieje na zatrzymanie Inubisa na świeżce dobra. Na początku sądziłem, że nie żyje, ale w starych kościach Iwana drzemie jeszcze siła. Niech Inos, potężny nieprzyjaciel, sięga po duszy sprawiedliwych. Iwan. Z jakiś Iwan, to też pewnie misja. A, to zawsze będzie zamknięte, a myślałem, że wiecie, to jest otwarte. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Z tego. Dobra, czy ja w ogóle popodnosiłem w trakcie jakieś rzeczy, które musiałbym przeczytać, ale tego nie zrobiłem, żeby mi się jakąś misja odblokowała. Mam własne zdanie na ten temat. Lordzie Hagenie, ekspedycja do Górnicy zakończyła się klęską. Mieliśmy ogromne straty. Dobitki schroniły się w zamku, otoczone przez orku. Smoki atakowane nas wielokrotnie, spustoszyły nam tereny dookoła zamku. Niechaj Inos pomoże nam przetrwać do przybycia posiłków. Zbrojny wypad z zamku nie jest możliwy. Niech nas Inos strzeże. Garund? Nie wiem. Dobra, mam... Widzicie tę misję? Joe. Hakon Kupy z Koryni stwierdzi, że człowiek imieniu Joe zniknął z śladu. Podobno Joe widział, jak dostać się do wieży miejskich, w których przechowywała się broń. Ojejciu. To jest ta misja, wydaje mi się, z jakby złodziejami z Koryni, z Wódka, nie wiem. A teraz mówię kurka, wódka, bo dzisiaj nagrywałem też odcinek z Game Dev Tycoon. W ogóle dzisiaj postanowiłem, że dzisiejszego dnia... a w ogóle idziemy po tego? My nie mamy ani... wydaje mi się, że bez tak zwanej potki na zapierdalanie nie mamy szans w ogóle przebiec. Sorry, że ja tak zaczynam myśli i ich nie kończę, ale wydaje mi się, że po prostu teleport i chuj z Diegiem, co? Czy Diego nam jest potrzebny? Kurczę, nie wiem. Ale ja tam nie przejdę, bym musiał na kodach. Zabiją przecież. 8 razy mnie zabiją. Nie ma takiej... A, poczekaj, ty, ja mogę być psem, to mnie nie zabiją wtedy. Ty, ale Wismart. Dobra, dobra, ty, ogarniemy to. Za będę ogarniał. O! Dobra, jest. To wracając do tego, co mówiłem, że dzisiaj postanowiłem, słuchajcie, nagrywać po... Mówię, co najmniej 2 odcinki, którym tu się skakało. O, shit. Co najmniej 2 odcinki dziennie, chociaż już przez pół roku chyba był po 1. To mówię raz. To mówię, no jeżeli dałem radę, to czemu nie 2? Zobaczymy, tylko ważne by było, żeby to były zupełnie inne. Jeżeli będą te same, to... Jeżeli 2 te same, to może być ciężko, ale ciężko, o wiele łatwiej jest. I wydaje mi się, że jeżeli oglądasz kogoś, kto rzuca 2 razy odcinki z różnych serii, to jeszcze jedno z tych nikczemnych. Zostaw mnie. I co oni mnie atakują? Jeżeli. O nie, dobra, jest. A my nie mamy mapy teraz. Ło kurwa, ja debil. Dobra, jakieś damy radę na szuja. Więc ciężko jest na przykład dla. Jeżeli nie wiem. Nie masz czasu, to żeby oglądać na przykład 2 odcinki dziennie i to nadrabiać na bieżąco. To może być ciężko dla niektórych osób. A rzadko zdarza się tak, że jedna osoba prowadzi jednocześnie 2 serie, które oglądasz, więc o wiele łatwiej, o wiele mniejsza szansa będzie na to, że będzie ktoś oglądać na bieżąco i nie będzie miał na to czasu i będzie narzekał na to, jak będę wrzucał 2 osobne odcinki. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, bo gdzieś mi się mózg po drodze zlagował i myślałem o zupełnie innej rzeczy. No. Ale mam nadzieję, że jakiś sens został zachowany. Nie wiem, czy został zachowany. I teraz tak, gdzie jest Diego? Gdzie jest Diego? I to jest świetne pytanie. Gdzie jest Diego? Czy Diego może być tutaj? Nie wygląda na to, żeby Diego był tutaj. Jak się odczarować w sumie później? To też jest dobre pytanie. Czy inne nie będą mnie atakować? Dobra. W sumie, że wcześniej nie pomyślałem o tym, że tak można... Że wcześniej nie potrzebowałem. O, czy tu był Diego? O, to, tu był. Ta, to już jest kumalski, pamiętalski. Tylko żeby Diego mnie nie zabił. Jak się odczarować? Bo ja o tym zapomniałem już.
odczarowuje się jakimś przyciskiem myszy albo przyciskiem czegoś. Tab? Nie. F5. Panie Bon... Nie mogę zapisać. Och, lipka. O! Nie. Któryś na pewno. J? G, H, J, K, L, P. Nie, no nie, mów mi, halo. Nie, no co jest? Byczku, jak tu się odczarować się? O! Co to było? Tak nastraszam kogoś, tak? A to dziwne, no nie wiedziałem, że taki przycisk istnieje. Dobra. A shiftem co robię? A idę, skradam się. Tabem? Dobra, nie umiem. Rozklikłem wszystko. Dobra, chyba wiem już. Ja pierchuper, wszystko klikłem oprócz Entera. Wiedziałem, że to jest jakiś taki przycisk właśnie nie, mało klikalny. Dobra, jesteśmy... A to w sumie następnym razem chyba pominę wam tą część, w której będziemy szli po prostu, bo to jest takie... Tak staram się ulepszać. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy, o. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Okej, wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Daj znać! Chodźmy. Chodźmy. Dobrze. I teraz tak, ty pójdziesz ze mną, Diego. Tylko ja mam teleport. Czy ty będziesz ze mną tam? Bo ja nie zamierzam tam iść z buta. Oj, nie. Trzeba tylko poteczkę na manę dupnąć. Nie wiem, ile mam many. 50? Wystarczy. Dobra, to jest 6. Walimy. Mam nadzieję, że Diego spotkamy się na miejscu. Diego! O, rzecz kurde. Diego! No, jest kwaśno. Nie ma, niestety. Czyli to ten, albo to nie było tak, że ja w ogóle powinniśmy się spotkać na miejscu, czy coś? Dobra, już chyba coś sknąciłem. Dobra, idziemy stąd w każdym razie, jebać tego Diego. Pewnie on se poradzi. Pewnie jest tak zakodowany, że musi se poradzić, więc... Tej skrzynia, nie wiem, czy byłem pod... Kurde, spacja pod skakanie, come on. To jest z wami nie tak. No świetnie, Gothic w ogóle jest długą strasznie grą, co widać na rozległość, kurczę, tych misji. To jest potwornie rozległe są te misje. I strasznie jest ich dużo, mimo tego, że to 20 któryś odcinek. To samo jak Falloutowo. Fallout. Natomiast no Gothic, bo też ma poprzednią... Ma poprzednią mapę. Z Gothica 1, tak? Ta mapa, która jest tutaj, to została zaprojektowana. Nie wiem, czy została jakieś. Nie wydaje mi się, że jakoś turbo polepszyli graficznie. Może właśnie tekstury, ale jeśli chodzi o sam silnik, został ten sam, więc bardzo łatwo wydaje mi się było im wdrożyć tutaj. No tą mapę właśnie do tego. Nie wiem, czemu tak się świecę. Nie podoba mi się to. Jestem w stanie tak zmienić. Będę się tak dupił. Nie wiem. Dobra. Czy my teraz... O kurwa, ewakuacja szybka. Fastem. Nie dorwiecie mnie. Nie dla nas jest po... Dobra, wczytywanie. O Jezus. Jaki tragiczny ekran wczytywania. Już zapomniałem w ogóle... Ojejciu, że na tej mapie to istnieje ta mapa, to już w ogóle zapomniałem. Rozdział trzeci zaczynamy. Właśnie tak coś czułem, że nie jest warto wczytywać, że nie jest warto teraz anulować, bo może się coś stać od razu na samym początku. Więc niech się wczyta. Dysk pracuje, widzę. Wszystkie dane są na bieżąco, statystyki posiadane. Wygląda na to, że wszystko śmiga. Tylko coś wolno śmiga. Halo? Okej. Okay. Kurczę, tam były takie fajne kolory, a tu taki... Taka szarość, nie? Dysk mi nie wyrabia. Strasznie słabiutki dysk mam. To jest prawda.
miał zostać zakupiony, ale na razie tylko 200 giga, to sobie postanowiłem, to już jak 200 giga, to już lepiej kurczę kupić 2 terabajty czy coś. Nie będę po 200 giga, bo zresztą mam 4 dyski, to piąty będę pakować po 200 giga. To bez sensu jest. Dobra, widzę, że nie ma die... A to kurde co jest? Halo? Co to jest ty na tej mapie? Kurczę blaszkę. Dobra, bo ja się muszę słuchajcie udać do tego... Do Korinis w ogóle się muszę udać. Więc to jest długo, to jest długie mapy, długa podróż. Więc wydaje mi się, że zatrzymam tutaj w tym momencie, a że nie chcę prowadzić krótkich odcinków, to widzimy się jeszcze później. Mam taką nadzieję, że widzimy się później i że będzie mi się chciało tam iść. I tak się widzimy, dobra. Najwyżej się tylko z wami pożegnam. Widzimy się zaraz. Tak, widzowie, przypomniało mi się. Patrzcie, jakie jegomość tam stoi. W ogóle trochę podjaśniłem grę i trochę to dziwnie wygląda. Ale wydaje mi się, że gra była za ciemna, szczególnie, że ja mam ciemno w pokoju, więc nie wiem. I to są jakieś te postacie, mi się kojarzy, że to są poszukiwacz, ty. Co tu się dzieje? O kurwa. Ja się nie wiedziałem, nie wiem co się stanie, dlatego... Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie mam ucieczki. Dobra. A umiem? Mogę? Co? Zostaw mnie! Halo? Co ty, we mnie będziesz? Dobra, chyba... Nie. Co on robi? O kurwa, ty! Ale gagatek! Co? O nie, gdzie ja mam zapis? Czemu wszystko jest takie jasne, że nic nie widzę? A tu, gdzie ja mam zapis? A, jasność jest ok, ale kontrast mi się przydało. No to jest problem, bo ja sobie z nim nie poradzę. Chłopie z kurwą magiem. I co? Ja wiem, że te chłopy będą mnie teraz chyba szukać coś takiego właśnie. I to jest giga problem w mojej sytuacji, bo ja nie mam szans faktycznie. Wydupcaj. No nic mu nie zrobię, no co mu zrobię? Widzieliście ile mu zadaje damage, no. Dobra, poddaję się. Czemu ta animacja trwa tak długo? Szybko, kurwa. Przejdź, przy drzwi przechodź. Dobra. God damn it. Nie wierzę. Martwi strażnicy. Nie. Ty, ale teraz jakoś szybciej wypalił. Czekajcie, muszę zmienić ten kontrast, bo oczy wypala. Dobra, więc jesteśmy tutaj. Kontrast by trzeba było, nie? Coś takiego? Teraz jest jasno, ale jest też większy kontrast, więc jest ok. Czy ja ci mogę, kurwa, pierdolność tego? Albo cię ominąć w ogóle jakoś, gościu, mogę? Kurczę. Może być ciężko. Jeśli on się nie teleportuje za nami. I wiem, że właśnie te... Ja coś teraz mi się kojarzy, bo ja... O kurde. O, nowa ta. Nowy dialog. I wiem właśnie, że... Ty, a to nie są te od Xardasa. Wyglądają trochę jak chłopy od Xardasa. Wiem, że teraz będą właśnie ich, będzie ich dużo, a ja, że jestem nobem totalnym i mam pierdyliard misji i w ogóle właściwie to całą grę unikam mobów zamiast bić te moby, żeby zdobywać jakikolwiek poziom. Jestem totalnym kurwa uselessem i no widzicie ile im damage'u robię. Ja, bo już mi się wełbie pierdoli, no zostaw mnie w tym bale. Otwórz te drzwi, Bezi. No i czemu on teraz... Dobra, widzowie, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, uznałem, że przyzwanie demona to jest... O kurczę, co jest? Halo? Halo? Ale lagi, co jest? Ty, to demon, tak. Uznałem, że przyzwanie demona to jest wystarczające, jakby tutaj, że w sensie, że... O, i dzięki. No i miodzio. Przyzwanie demona działa, natomiast problem jest taki, że... No był to prawdopodobnie jedyny spell, który mnie ratował przed czymkolwiek, jakby to jakby już finitos, ale no przynajmniej sobie poradziłem i mnie nie one-shotował. Nie pogadaliśmy za dużo, bo jakby nie było okazji,
demon był dość szybki. Pytanie, czy ten demon w ogóle zniknie, czy on musi jakby zostać zabity. Mam nadzieję, że musi zostać zabity i przez cały... O, proszę ty. Reportacja do przełęczy Korinis. Przełęcz Korinis, w sensie... To tu? A to bez sensu, bo niedaleko stąd też mam teleportację. To może nie być Przełęcz Korinis. Przełęcz Korinis może być gdzieś indziej. Proszę, nie atakuj. O kurwa, ile tu jest poszukiwa. Nie, debilu, zostaw. Lester. Ja pier... Lester, ty... No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. O, dobra. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Dobra. O, jakbym miał tam zadygać całe tego, to bym chyba nie wytrzymał. Dobra, zaraz pójdziemy do Xardasa. Możemy zabić owce i mamy tu też poszukiwacza. Mam nadzieję, że... ma dla mnie aż 3 filmiki, które podbijają internet, a nie kule ognia, którymi próbuje nas zajebać. Obawiam się, że niestety ma kule ognia, ale mam nadzieję, że Lester jest o wiele... Kurwa, jest giga koksem, mam nadzieję, że jest Lester. Ale ty mi pomożesz, Lester, prawda? Ja pierdolę, Lester. Ale jesteś fujara, nie kolega, wiesz? No, debil idzie atakować te. No to. Te. Uwielbiam te jaj. Dostaw mnie. O kurczę, trzebolek. Czy mam jakieś szanse z nim? No nie mam. Dobra, kurwa, ewakuacja. Runa teleportacyjna. Fastem, chowaj. Oh shit. Dobra. Gdzie ja mam save'a? Idziemy do Xardasa. Owaj to. Dobra, zaczynają się te runy teleportacyjne i to jest coś, czego mi brakowało zdecydowanie w Gothiku 1. I to jest zdecydowanie coś, co ułatwia nam przechodzenie gry, nie przechodząc ją na kodach, bo jakbym sobie wyobraził, że muszę dygać, to już mi się nie chce. Teleportacja do Xardasa mam ustawione po 4. Zobaczmy, co nam powie Xardas po tym, co zrobiliśmy. Mam rozdział 3. Halo? Co się stało? Jak tu mam manę czymś? O kurde, ty. A my mamy strasznie mało many, ty. Mniej niż 15 mamy chyba, nie? Dobra. Dobra, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy rozgrywkę, z tego co rozumiem. Dokładnie tak. I mamy jakieś tutaj rzeźby. Ja nie do końca wiem, o co jeszcze chodzi z tymi rzeźbami. Ja mam nadzieję, że zaraz nam to Xardas tutaj rozjaśni. To jego ziomki, nie jego. To innego Xardasa. Xardas w ogóle to jest koksem, co wiemy z jedynki. Totalny szef. Tak, był szefem? Nie, ten pomógł tam, nie? I dał nam tego. Ezraela, czy coś takiego. Izraela. Nie, Izrael to chyba znaczy tego, to jest Wiedźmina, nie? Izrael. A może ten z Wiedźmina, mogę tu coś zrobić? Posąg Beliara. O kurwa. Ty, to tego szef. Ty, puść mnie. Ty. To wysłannicy Beliara. To ty chuje, nie? Czy się nie będę się przy tobie modlił? Xardas! Ty, gdzie jest Xardas? Xardas! Ej, halo? Jest Xardas? Ty, no jestem dobrze, ty. Klątwa... Nie, no. Halo, Xardas! Już ukradłem mu kufry. Gdzie się zaszył, gagatek? Jest tu gdzieś dalej, piętro? Ten Lester mówi, że będzie tutaj, nie? Ty, poczekaj, co to jest za flaga? Wygląda trochę jak flaga Stanów Zjednoczonych albo Trzeciej Rzeszy. Chyba Trzeciej Rzeszy, bo jest czerwone, białe i czarne w środku.
się wygląda jak. Ja nie mówię, że to jest flaga. Mówię, że bardzo przypomina śniową flagę. Ty, gdzie jest Xardas? Halo? Ominęłem coś? Jakieś pomieszczenie? Tu? Tak, chyba wydaje mi się, że ominąłem tutaj, nie? On pewnie tu będzie. Myślałem, że to jest Xardas. Ty. Siema. Hey. Mag wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. To też pamiętam. Wracam z Górniczej Doliny. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Jak zwykle za dużo. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wreszcie udało mi się zdobyć dowód dla Lorda Hagena. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Wreszcie uda mi się zdobyć dowód dla Lorda Hagena. Dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Dziętki. Co mam teraz zrobić? Aby sobie frytki zjadł. Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do oka. Mam frytki, ale... Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Dieta jest robiona. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, że naprawdę. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Okej, czyli czeka nas fantastyczna podróż, znaczy mnie. Dobra, dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie wody, krągi, wszystkie krągi. Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa, dobrzy i cnotliwi magowie ognia, nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyję, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostaje. Teleportująca się wieża w randomowych miejscach, wyrastająca z ziemi, to na pewno nic nie podejrzewają. Mag wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. Mag wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd tak. części. To ciekawe. Zgłoś się do mnie, gdy tylko znajdziesz cokolwiek, co może nam naprawdę pomóc. A się problem jest... Może ukryto tam artefakt Beliara? Odszukaj go. Czemu ja? Co do niezbadanej dotąd części co wyspy. Do... Nie męcz mnie zbędnymi... No, ciekawe, no to we. Smokaj mnie w dupę, Xardas. Dobra, widzowie, to ja muszę wrócić. Teraz, i to jest świetny moment w odcinku, w którym jest ciemno na dworze, więc już mnie prawie nie widać, ale to akurat nie jest świetny moment. Świetny moment to jest ten, w którym będziemy kończyć. W sensie, ja muszę kończyć, ale mimo tego muszę wrócić jakby do doliny. Więc jakby dzisiaj już nic fabularnego się nie dzieje. Teraz przed nami jest wyprawa do nie do doliny, czemu powiedziałem do doliny, do Krynis jest wyprawa.
Tam się teraz udajemy, więc... gdy będziemy przed budynkiem, ja oczywiście zakończę odcinek, nie będę kontynuować dalej, ale jeżeli nie chcecie tego oglądać, to, nie, to już jakby nic się prawdopodobnie nie stanie zbytnio ciekawego, więc możecie sobie skipnąć, jeżeli nie macie jakoś turbo czasu czy coś takiego. Dobra, chciałem znaleźć światło, ale widzę, że no, ciężko jest z tym światłem, nie ma coś światła. A się jakiś świetlik, coś, pierścień mocy. Szukający ognik, to chyba nie da mi za dużo światła. Pochodnia? No po ciemku to bym wolał nie iść. Pochodnia. Dobra. Sawę. I omijamy pajacy. Poszukiwaczów. A właśnie, miałem odcinek poszukiwacza obejrzeć. No teraz na pewno już nie zapomnę. po tym, co się stało tutaj. Fajnie sobie znowu wrócić i nagrywać. Taką pełną serię. Się mówi ciągle, tylko gardło boli. Ale ogólnie fajnie. Dobra, mam nadzieję, że tutaj po drodze mnie nie zaatakuje. Chociaż zgaduję, że no, byłoby za łatwo, gdyby tak, gdyby się tak stało. Tutaj nic się nie zadziało po drodze. Oczywiście, że tak. Mamy tu... No to są... Czy to są mocne... Zaraz się przekonamy, czy to są mocni przeciwnicy. O kurwa, są bardzo mocni. Co? Do. O kurczę, ty wargi to jakieś... Pojebane, to są te... Dobra, wiecie co zrobimy? A nie, bo nie będę wtedy widział. O kurczę, to nie wiem, zamienić się w warga? Mam jeszcze tego spela? To jest niebezpieczeństwo straszne, jak to się nie da tak. Obudzenie golema, no fajne to jest, ale... Ciemiana w... Kurwa, to będę biegł pewnie z 7 lat tam. Jeszcze ożywieńca. Ach, ma burza. Kurka, kurka. Ja bym jakieś ich pokonać. Błyskawica może? Obrażenia magiczne. Tu nawet nie ma napisane, ty. A nie, czy obrażenia to są 30, to strasznie mało. Ojejciu. One są kurwa. Dobra, wymiana tego. Polną bestię. I muszę pokupywać polną swojej. Na szczęście mam trochę siana. By uczciwie przejść grę. Uuu, nie jest taki wolny. Ale obrzydliwie pewnie się czujesz. Ciekawe jaki mam damage. Mam nadzieję, że wargi postanowią... Warga, zostaw mnie. Proszę. Please. My kumple, co? My kumple. No i miodzio. Nie wiem jaki mam damage. Chętnie bym to sprawdził. Ty, ja mam wrażenie, że tutaj... A mogę dźwięki zrobić... O, widzicie? Na tego. Robię taki dźwięk na... Jak nacisnę scrolla. Tu jest coś jasno strasznie, co tu tak jasno jest? Ty, jakby tu... Kurczę, nie wiem co. Światło z nieba. Od boka. Dobra, i to tylko trzeba się w odpowiednim miejscu kurwa przemienić, żeby oni nie postanowili mnie zabić. Mam nadzieję, że tu nie ma nikogo. A i będąc też bestią nie potrafię, nie mogę zapisywać gry, więc... Mam nadzieję, że... Odczytam to, znaczy odtopuję to w dobrym momencie. Kurwa, poszukiwasz. Nie, weź! Ciekawe. Dobra. Zważywszy normalnie, to bym to zastopował i sobie przeszedł, ale jak kończymy zaraz, się dzisiaj już nic ciekawego nie będzie. Tutaj też, żeby odcinek był dłuższy. Pyk, na górę. Mam lepszy plan. Idziemy się kimnąć. Jak się kimniemy, to będzie jasno. Jak będzie jasno, to będę widział rzeczy. Jak będę widział rzeczy, no to może kurwa nagle mnie poszukiwacz nie zabije. Więc do rana. Tylko, no nie wiem, no kwaśno, że on nagle se strzela, jak jestem polną bestią. Kurwa, to ja mam jakieś szanse przebiec koło niego. Czy mi sfokusowało momentalnie na tym. Na tym chłopie. Gdzie tu jest wyjście? Wyjście? Chyba nie tu.
Chyba nie. Halo, gdzie jest. Wszystko posadzone, tylko nie tam, gdzie było faktycznie to wyjście. No dobra, czy jest jakiś inny sposób na to? Używając mojej precyzyjnej, matematycznych obliczeń, precyzyjnych w głowie, wychodzi na to, że no nie widzę innej możliwości. Wydaje mi się, że musimy się przemienić, żeby tutaj nas nie zabili. Możemy iść dołem, ale zapewne jest tam jeszcze więcej kurwa mobów i wszystkiego gówna całego, więc wydaje mi się, że nie. Trzeba iść po prostu w prawo, będąc przemienionym w tego w postać. Dobra, ja się przemienię w polną bestię, bo wydaje mi się ona dość szybka. Najgorsze jest właśnie, że nie można save'ować, no. I że głupie tak użyć kodów, bo bym seuzył. Ale jest. No i tu by warto było też, no, kurwa, jaka taktyka w ogóle nam na przejście kawałka tego. No są potężne te chłopy i to nie ma szans za bardzo. To w dobrym momencie się od jakby odczarować. Powiedzmy, że tutaj, tu wydaje mi się w miarę oki. Zapisać gierkę i teraz nie dać się zabić. I kupić potki na speeda. Super ważne. Potki na speeda są giga ważne. Czy to jest przeciwnik tego boga, tego Beliara i to jest Inos. Kurwa, wiecie, wszyscy walicie klocem. Nie ufam wam. Dobra, i tu jest największy problem, bo już widzę, już słyszę te kurwa dźwięki. Zostaw mnie. Ja też wolę z nimi. One akurat nie są aż takim problemem. One w ogóle nie są problemem. Największy problem by był właśnie poszukiwacz. Omijać poszukiwacze. Malew? Czy w ciągu ostatnich dni wydarzyło się coś nowego? Pewnie tak. Dobra, wydaje mi się, że tutaj na tej farmie sobie zapiszemy w sumie odcinek i będziemy się widzieć jutro. Godzina któraś tam, nie wiem, w każdym razie jutro. Do zobaczenia, pamiętajcie, Instagram, tam Twittery, Twitche, wszystko macie w opisie, w podnisie, zobaczcie sobie Rewinda, bo super, cały czas będę go promować, jak tylko mogę. Widzimy się jutro, do zobaczenia, miłego dnia, teraz miłej nocy, trzymajcie się ciepło, cześć.